Siemaneczko widzowie, z tej strony Krystian. Zapraszam Was na kolejny podcaścik. Dzisiaj moim gościem jest Lance. Witam serdecznie. Witam. Tuż przed zaczęciem tego podcastu pamiętajcie, aby zostawić łapkę w górę przede wszystkim. Subskrypcja, jak jesteście nowi na tym kanale. Oczywiście Artur na koniec tego podcastu, jak pewnie wiesz, czy też nie wiesz, będziesz musiał. Możesz wybrać sobie kolejną osobę albo ją zaprosić do podcastu. I też po prostu takim zwieńczeniem każdego podcastu jest to, aby każda osoba zaproszona dodała takie trzy słówka od siebie. Także tak to mniej więcej wygląda, nie? To nie wiem teraz, kto jest na topie, ale kogoś na pewno wybierzemy. Wiesz, to nie musi być nawet na topie, to może być, wiesz, jakaś osoba, którą ty po prostu chcesz zobaczyć, ale żeby też jakoś dało się do niej kontakt złapać, nie? To wygrzebiemy jakiegoś dinozaura. No to postaramy się coś ogarnąć. Także co, no zaczynajmy. Powiedz mi, bo dawno w sumie nie gadaliśmy, znaczy rozmawialiśmy w sumie 15 minut przed podcastem, no ale powiedz mi, co tam u ciebie, bo w sumie widzowie na dobrą sprawę, poza tym, że słyszą cię na głównym kanale Margonem, to na twoim kanale tak za bardzo cię już nie słyszą. Powiem ci, kurde, że to jest temat rzeka, bo ostatni raz mieliśmy przyjemność rozmowy, no 3 lata temu. Dzisiaj sobie sprawdziłem to, mówię, 3 lata, Jezu, gdzie to minęło? Ja nie mam pojęcia, stary. Natomiast widzieliśmy się we wrześniu i pół roku temu. Ja bym po prostu, wow, mi to tak zepsuło dzisiaj głowę, jak dzisiaj sobie tak wszystko to podsumowałem, bo mówię, gdzie ten czas, jak to wszystko leci szybko. Ale tak, widzowie widzą mnie tylko na kanale Margonemskim, na tym oficjalnym. Mhm. U mnie powolutku i nie powolutku, ale cały czas do przodu, bo ja uważam, że osobiście mi doby brakuje. Ja to powiedziałem, 24 godziny, no to jest zdecydowanie za mało. Mhm. A życie cały czas, że tak powiem, staram się łapać każdą minutę. O, tak to najprościej ujmę. No tak, co? No bo wy tam trochę tutaj biegata, trochę tutaj skaczeta, nie? Także macie tam jakieś zainteresowanie, nie? Bo tam widzę po Instagramie czy po Facebooku, że wy tam sportowe, takie sportowe świrki jesteście, nie? Tak, więc co, strasznie mi tego brakowało, bo odkąd skończyłem edukację, no to zacząłem pracować w gastronomii. Nie wiem, czy ty wiedziałeś taki aspekt. Nie. Ale pracowałem w gastronomii i to było z 5, może 6 lat i kompletnie na to czasu nie miałem, bo praca po 12 godzin, to człowiekowi już po pracy w sumie się niczego nie chciało. A na drugi dzień, no co, człowiekowi też się nie chce, bo trzeba było odespać, ciężki dzień w pracy, a z gastronomią przynajmniej prawie wygląda tak, że nie masz życia, bo od ciebie, że tak powiem, przez braki kadrowe wymaga, żebyś był dostępny częściej niż 180 godzin w miesiącu, więc takie średnio 250 maksymalnie. Maksymalnie, gdzie zawaliłem, to chyba było 320 godzin w miesiącu, jeżeli się nie mylę. Coś koło tego. Jezu. Ale no okej, fajnie, hajsem można zarobić, ale nie, to odbijało się mega na zdrowiu, właśnie przez to też nie mogłem żadnych sportów pouprawiać. Wiem, że gdzieś tam sobie od dzieciaka w tym siedziałem, lubiałem się poruszać, tak jak kiedyś moje stare filmiki na kanale z parkurem były, w sumie są dalej, można zobaczyć. No i zawsze za tym tęskniłem. No i w sumie 15 miesięcy temu jakoś życie się, że tak powiem, zmieniło o 180 stopni, bo z pracy stojącej sobie teraz, że tak powiem, siedzę, pracuję w domu. I czas na sport, tak, jest. Jest tego wiele więcej. Gdzieś tam oczywiście, no ja michy nie trzymam. Ja lubię sobie piwko wypić, zjeść kebaba, jak każdy zdrowy, normalny człowiek. Ale tak, sport jak najbardziej, gdzieś tam na Instagramie wrzucam, staram się dokumentować jakieś takie różne, że tak powiem, świrki, bajerki. No to właśnie widziałem, że tutaj tu jakieś świrki, bajerki, tutaj upierdolone błotem troszeczkę, także no jest tam mocno sportowo grane, no ale to najważniejsze. No i przede wszystkim, jak już tutaj jesteśmy, no to no, gratuluję ci powodzonka na nowej drodze życia przede wszystkim, nie? No bo jednak to kolejny kroczek, nie? Jakby nie było. Najważniejszy w sumie w życiu człowieka.
Dziękuję, dziękuję. To jest w ogóle temat całkiem zabawny, bo żeśmy też długo do tego się przymierzali, ze względu tam jeszcze wcześniej był ten COVID. No Jezus, to z tym zawirowaniem to już w ogóle były niezłe cyrki. Zakaz robienia tych wesel, ograniczenia ilości osób, bla, bla, bla. Ale się ustan tam wszystko ustąpiło w miarę, można było to organizować. No i jakoś tak, żeśmy chcieli właśnie, żeby to zrobić w lutym, miesiąc temu. Wow, jak to szybko też zleciało. Ja jeszcze pamiętam, jak brałem sobie wolne, żeby to wszystko już dopiąć na ostatni guzik. No i teraz jak jakiś będzie live'ik, no to już oficjalnie. Nie będzie żona bez pierścionka, tylko żona z pierścionkiem. No to tak, no teraz to już, no panie, teraz to już Krysia pewnie tam zadowolona. No jest zadowolona. Kurde, żeśmy wczoraj odebrali zdjęcia, żeśmy obejrzeli sobie wieczorem. A właśnie, bo Michałek tego mi mówił, że on teraz chyba na weekendzie będzie w Warszawie, Tak, coś dzisiaj. mi gadał i mówi, że tego, że czeka Dzisiaj. tylko na te zdjęcia, bo ostatnio gadaliśmy, jak streama robił. On koło 17 z tego co wiem ma z Rzeszowa jechać. I ze wstępnych informacji, no to około 20-21 się widzimy na mieście, więc myślę, że już wtedy dostanie linka ze zdjęciami. O, przejrzałem, Michał tam takie piękne, że tak powiem, miny walił, że aż memy się proszą. Ale się prosi o mema On ma jakiegoś. taki ryj trochę memowy, jakby nie było, nie? Oj. A tym bardziej po alkoholu, to domyślam się, że tam naprawdę muszą być, kurwa, takie perełki, że nie do pomyślenia, nie? O jakiegoś się chyba pokuszę i zrobię, no bo no nie mogę, no nie zdzierżę, jeżeli to będzie Ale słyszałem też, jak gdzieś tam luźno na live'ach sobie siedziałem u ciebie, że ty też masz w planach, że tak powiem, A takie no posunięcie. tak, takie jest posunięcie. Najprawdopodobniej jeżeli dobrze pójdzie, to na przyszły rok. Teraz właśnie jak byłem w Polsce, to byliśmy na roczku Krześniaka, właśnie mojej narzeczonej. I właśnie w jej tam okolicach, bodajże to jest Rojewo, czy jakoś tak, jest tam taki ala dwór, nie? Z salą i tym podobne, nie? I naprawdę mega, mega zajebiście to wygląda. Najprawdopodobniej tam byśmy chcieli wynajmować salę. No i wiadomo, no, ja kościelnego raczej nie chcę brać, bo raz, że musiałbym bierzmowanie robić, a jeszcze nie mam nawet zrobionego bierzmowania. Dwa, że kościelny to tylko wydaje mi się, że ustrojowo i wyglądowo wygląda po prostu, wiesz, po prostu to jest Tak, coś, żeby tak. wyglądało, a wiesz, Zgadza się. ślub cywilny czy kościelny, no to jest, no dla mnie osobiście to jest jeden chuj, no bo ślub to ślub jednak, tak? Wiesz. Znaczy, wiesz co, ślub cywilny to w papiery idzie po prostu i No jakieś tam tak. organizacyjne sprawy. A kościelny, no to płacić na tacę, kurwa. No, Nie, no wspiera. ja... To jest... Ja jestem zdecydowanie za cywilnym. No my też żeśmy cywilne brali. Prościej przede wszystkim, nie? No wiesz, chcesz, idziesz do urzędu, bierzesz ślub i tyle, nie? A kościelne, a to masz bierzmowanie, a to nie masz bierzmowania, daj w łapę. No i No, tak wiesz, jak to jest, nie? problematyczne i też jakieś takie dziwne sytuacje nieprzyjemne z tym zawsze mi się gdzieś tam w pamięci. To w Polsce robić? Nie, nie tam u siebie. Wiesz co, problem jest taki, znaczy problem, to nie jest problem. Zrobiłbym tutaj na przykład ślub, aczkolwiek moja narzeczona ma strasznie dużą rodzinę, nie? I z 30-35 osób to byłoby, wiesz, z jej strony już po prostu, nie? No, wprowadzenie Także ludzi. No, to jest. sprowadzenie tylu osób tutaj, ogarnięcie wszystkim noclegu i tym podobne, to jest po prostu awykonalne, nie? Także prościej jest będzie nam zrobić w Polsce, a ja też, no przecież mam dużo znajomych w Polsce, to po prostu to najważniejsze osoby dla mnie tutaj, po prostu bym im powiedział, że dobra, przylećcie do Polski, a tych osób by było i tak może maksymalnie do 10, no a reszta już jest w Polsce, także no tak jak mówię, wydaje mi się, że będziemy się starać o to, żeby to ogarnąć na przyszły rok albo taki wczesny 2025, mi się wydaje, nie? Bo No, teraz, nie ukrywajmy, te ceny są tak, kurwa, wyjebane w kosmos, że człowieku, jaką ja
przeżywałem nerwice, bo ja ci powiem szczerze, że to jest taki sprawdzian związku, organizacja ślubu, że osobiście jak gdzieś mi kiedyś ktoś o tym powiedział, to bym powiedział, a co ty gadasz, jak się kochacie, to sobie to zorganizujecie. Mhm. To jest mega duży sprawdzian. Nie tylko z punktu widzenia dogadywania się ze swoją drugą połówką, ale też i teściów. No. Bo każdy ma gdzieś tam swoje wyobrażenia, jakieś tam poglądy, nie wiem, tradycje, inne takie bzdetki. No. Jeżeli masz jakąś tam, powiedzmy, ugodową rodzinkę i powiesz, ma być tak jak ja chcę, nie obchodzi mnie to, mhm, no to okej, ale jeżeli masz takich w rodzinie ludzi, którzy lubią swoje 5 groszy dodać, no to jest kłótnia z kłótnią. To od razu mogę ci powiedzieć, więc to musisz sobie gdzieś tam, nie strasząc oczywiście, gdzieś tam z góry założyć, że niektóre rzeczy jednym uchem wpadają, drugim wypadają. A sama organizacja, pomimo że jest to sprawdzianem, to też drugą stroną medalu jest to, że bardzo zbliży was to do siebie jako para. To jest też bardzo ważny aspekt. My żeśmy swoje wesele od zera, dosłownie od zera, sami zrobili. Gdzieś tam wykorzystałem, można powiedzieć, swój zawód ze szkoły, bo mam tam związany z organizacją eventów tam dużych, małych i tak dalej, i tak dalej. Mówię, no dobra, to fajnie, to wykorzystam chociaż do czegoś ja raz w życiu ten zawód. I powiem ci szczerze, że naprawdę fajna sprawa jest stworzyć tak ważny dzień od zera i to jeszcze własnymi rękami. No, głupie rzeczy, żeśmy własnoręcznie robili, nie wiem, jakieś podziękowania dla gości, nie wiem, jakieś tam designerskie sprawy, wszystko sami. No to wiesz, zajebiście, no i tym bardziej, że to też się wiązało na pewno z kosztami mniejszymi, nie? Tak, przede wszystkim też z kosztami, bo jeżeli tam żeśmy poruszali tematy cen przed chwilą, że poszły do góry, to dam ci taki głupi przykład. Florystyczne tam jakieś aspekty, nie wiem, ozdobienie sali, pomijając oczywiście ceny, nie wiem, kwiatów wiązanych, innych pierdół, to za to, że ktoś ci to ułoży na stół, żeby to ładnie wyglądało, sobie cenią w czteroliczbowych sumach. Nie wiem, 2, 3, 5 tysięcy za to, że ktoś ci kwiatki na stole poustawia. Nie wiem, nadmucha balony i kurde ozdobi to czym. Ja tak, jak żeśmy jeździli od miejsca do miejsca, to mówię, nie ma takiej opcji. Mam dwie ręce, potrafię ich użyć, no to wykorzystam to. To jest po prostu absurd. A jeżeli chodzi o talerzyk, no to przez sytuację z poprzedniego roku, co się stała na wschodzie, i nasze inflacyjne zawirowanie rządem, to dosłownie w miesiąc, jak żeśmy patrzyli cenę za talerzyk, to w lipcu, tak, jakoś w połowie lipca, ceny oscylowały, nie wiem, dajmy na to 250, no, a pod koniec sierpnia 300-350. Za to samo. Co jest, kurde, dla mnie niezrozumiałe. No teraz chyba już nawet trochę więcej się szacują, bo może być od 350 do 400 nawet. Za talerzyk. No teraz to już po nowym roku na pewno, bo kolejne jakieś zmiany podatkowe, jakieś inne takie bzdetki. Więc no... Ciężary, nie? To jest ciężkie, ale ty masz fajnie, bo ty tam funty, nie jakieś śmieszne dolary, czy co ty tam jest. To jesteś na dobrej pozycji. No wiesz, no my tak szacujemy, że jeżeli byśmy chcieli zrobić wesele, no to jeżeli chodzi o funty, no to musimy liczyć się z tym, że musimy mieć tak z 15 tysięcy, nie? Żeby takie fajne wesele zrobić. Od 10 do 15 tysięcy na aktualny przelicznik, no to jest około 50-60 koła, nie? Do 70. Nie wiem, wydaje mi się około 50-60 osób. To z ręką na spokojnie. No. Tym bardziej, że wiesz, no też mi się tak wydaje, że tak jak mówisz, że niektóre rzeczy jest przede wszystkim łatwiej samemu zrobić niż dzwonić na przykład po kogoś i mówić mu, że ej, weź to zrób, a ty po prostu wyłożysz za to kasę, nie? No bo jednak lepiej na jednym oszczędzić, a drugie na przykład zainwestować bardziej, nie?
Tak, znaczy to jest właśnie podział od zależności od człowieka, pary i tak jak mówiłem wcześniej, tam wszystkich innych pobocznych, że jeden powie, a pierdziele, to nie będę się w to bawił, masz, wypłacam hajs, zrób to za mnie, ja przyjdę na gotowe, a drugi powie, że chcę być to wyjątkowy, żeby to był wyjątkowy dzień, mój, indywidualny, w 100% taki, jak ja chcę. No mówię, są różne rodzaje, kurde się wysłowić na to potrafię. Różne typy ludzi, tak. Może tak najprościej bym to powiedział. No Każdy i tam po swojemu. no tak, no jeżeli ty chcesz tak, no to wiadomo, no każdy chce się w jakimś tam stopniu dostosować, nie? No, dokładnie. Będę czekał na zdjęcia. Może jeszcze na nim będziesz, no, skąd wiesz? To już byłby zaszczyt. A wracając do tematów margunemskich, właśnie widzę na Instagramie, że zostało dodane to, że Barbatos Smoczy Strażnik będzie nowym tytanem na 280 poziomie doświadczenia. I 280. Tanrot awansuje zaś na 300 poziom i otrzyma całkowicie nowe, wyjątkowe zdobycze. No dokładnie. I co o tym sądzisz? Że od zawsze, od skąd wszedł tylko Tanro i gdzieś tam ślęczałem sobie na tych moich ulubionych 300, bo gdzieś tam jednak 300 jest moim ulubionym przedziałem. Od zawsze mi brakowało Tytana na 300. Jeżeli Tanrot byłby zamknięty, ale z tego co wiemy ma być otwarty, to jednak ta 300 jest fajnym rozwiązaniem, no bo na 300, już pomijając fakt, że nie wiem, ludzie mają tam wyższe poziomy, ale tych legend na 300 jest tak mało, że statystycznie, nawet jeżeli je sobie tam poulepszamy i tak dalej, no to nie wygląda to fajnie. Ja mega się cieszę, że będzie tytan na 300 i będą, na pewno uważam, że będą wszyscy zadowoleni z tego. No tak, no bo w sumie teraz Tanro awansuje na tego z 300 levelem, a to nie powinno być na odwrót, no bo na dobrą sprawę Tanro już jest, tylko że dostanie nowe itemy, czyli na dobrą sprawę dostaje reworka, tak? Znaczy, wiesz co, to chodzi bardziej o standaryzację przedziału, bo Tanro inaczej, z punktu widzenia kontentowego, Tytan, który ma niższy level od elity dwójki, no to by trzeba było w takim razie zaorać zmarźlaków i obniżyć im level, a kombinować nad nowym kontentem na 300. Ja bym to bardziej obstawiał, że znaczy obstawiał. Właśnie tak jak takie rozwiązanie, tak jak teraz jest, że ten Barbatos będzie na 285 i zamykamy tym smoko ludzi, a Tanro jako Tanro sobie po prostu awansuje na wyższy poziom i mamy dzięki temu taki content z zmarzlaków, żeby tam wiesz, też nie mówić nie wiadomo czego. Aha, czyli po prostu Tanro będzie razem zamknięty na 300 z tego z marszlakami, a 285 będzie zamknięty z Czagadem i Iwaenrem, tak? Tak, no po prostu, żeby to się kontentowo zgadzało, no bo Aha, te no. poziomy tam, tak jak wiele teraz było jakichś aktualizacji, no to można było zauważyć, że wiele elit dwójek zmieniło poziom, zmieniło przedmioty, nie wiem, coś tam się pozmieniało, nawet same skupiska też mają pozmieniane poziomy. No żeby to wszystko fajnie można było od samego początku do samego końca, żeby miało po sznureczku można było śmiało dojść. Do końca, a nie, że nie wiem, tu jest taki poziom i to ze sobą nie współgra, pomimo że potwora sugerowałaby co innego. Ja uważam osobiście, że Tytan i Kolos powinni zamykać przedział skupiska, a nie go rozpo. Tak to w sumie można ująć mniej więcej. No też mi się tak właśnie wydaje, że po prostu to powinno jednak zamykać te dane przedziały, nie? No, więc właśnie dlatego Barbatos zamyka sobie smoko ludzi, tam z najwyższym poziomem. Pod nim można powiedzieć, że prawie na równi jest Vaenra z Haedem. Chociaż Drakolisza też by. W sumie Kolos na 300 nie byłby też głupi.
Znaczy, no wiesz, jeżeli Tanrot, znaczy no tak, ale gdziebyś tego, co, kolosa na 300 po prostu też w jakimś po prostu odludnionym miejscu trzeba byłoby wrzucić, nie? No, to wiesz, to takie teraz spekulacje są, jakby nie było, ale fajny pomysł, no bo w sumie Drakolisz nam zamyka kolosów. No ma 279, nie? No, 279. A jeżeli ten level cap jest na 300, no to żeby dalej ten content podtrzymywać, no to teraz więcej rzeczy powinno być dodawane na 300, a aktualnie prace reworkowe chyba właśnie tak, jeżeli spojrzysz w sumie w blok techniczny, to aktualne prace reworkowe są od dołu do góry na chwilę obecną, nie? Czyli no, działamy tak, że dobra, ulepszymy najpierw wszystko, co jest na przykład w wiosce startowej, potem pójdziemy po tego najniższych tam elitach, E2-kach i tak po prostu pnie się to do góry. Ja tak to osobiście no, zauważyłem. To też to są czasochłonne aspekty, więc już z racji tego, że i tak został ogłoszony ten Tytan, no to tam troszkę też taki ukłon w drugą stronę. Bo jakbyśmy tak szli po kolei, oscylując czas, no to zmiany by były po wakacjach na 300, tak? No tak, tak mi się wydaje. A powiedz mi, ile taki szacowany rework danego na przykład przedziału? Teraz jest zmieniany ten dzik bodajże. Chyba, czy nawet już został zmieniony, nie wiem. Nie wiem dokładnie. Powiedz mi, ile taki rework danego przedziału wam zajmuje, tak plus minus? To jest kupa czasu. To trzeba uwzględnić wszystkie aspekty, bo to nie działa tak, że zmieniasz level, ustawiasz potwory i jelo. Nie, to tak no to nie działa. Ja wiem, że to tak nie działa, bo ta gra jest napisana na kolanie, no to też trzeba to sobie wziąć pod uwagę, nie? To jest kupa czasu, kupa czasu. Wszystkie aspekty, nawet najmniejsze detale trzeba uwzględnić. Techniczne, kontentowe, wiesz, questy też muszą się zgadzać. Nawet opisy przedmiotów, bo wiele przedmiotów ma opisy do czegoś konkretnie, a potem się okazuje, że jest to jednak inaczej. Takim przykładem była Torunia i Renegat bodajże, jak pamiętam. Opisy były ze sobą sprzeczne, bo po reworku z Torunią tam się nie zgadzały opisy. Trzeba było to troszkę tam zmodernizować. No dlatego po prostu trzeba to wszystko dopilnowywać, więc żeby już tak wiesz, nie gadając też za dużo o gierce, to mogę powiedzieć, że bardzo proszę o cierpliwość. No nie ukrywając, no community margonemskie, jak nie wiem, czy czytasz forum, ale przypuszczam, nie, że na pewno. Forum nie czytam, nie mam nawet na to czasu. Znaczy. Nie zaglądasz w blog techniczny, żeby zobaczyć, co tam ludzie skrobią? A nie, to patrzę, takie rzeczy tak, tylko ja wiesz, bardziej nie dam gdzieś tam tych takich ogólnych tematów, gdzie jest tysiące postów, bo żeby to wszystko przeczytać, to troszkę by czasu zajęło. A u mnie z dobą, no to tak jak wspominałem, to jest śliski temat i dla mnie czasu brakuje. A żeby jeszcze tak posiedzieć, poczytać wszystkie posty, to Nie, no bo to właśnie o to mi chodzi, że... No mów. Że głównie to jakieś najważniejsze takie aspekty czytam, sprawdzam. Patrzę, co się dzieje, jaki jest feedback. No bo właśnie tu jest problem, że czytając ten blog techniczny można stwierdzić, że ludzie w tej grze, jak i całe community nie jest za bardzo cierpliwe, jeżeli są to osoby, które chcą nagłych zmian w grze, nie? No tak, no bo to... Tak jak mówię, dla większości jest to pstryki jest, a z technicznego punktu widzenia jest to bardzo niewdzięczny temat i choćby się chciało naprawdę bardzo dobrze, no trzeba ostrożnie każdy krok kilka razy przemyśleć, zanim się go wykona. Jak stąpanie po, nie wiem, po rozmrożonej tafli jeziora, że jeden nieostrożny ruch i lecisz. Tak samo, nie wiem, przykład, nie wiem, no jakikolwiek inny przykład, pstryki jest, no nie, to tak nie działa. No, wcale się nie dziwię, w sumie ostatnio też, na ostatnim podcaście z Morusem też właśnie gadaliśmy sobie o różnych błędach, no i wiadomo, temat głównie przewijający się aktualnie na wszystkich podcastach to są mulciaki, nie? Bo z tym chyba teraz największy problem jest, z którym się
nie dość, że gracze borykają, no to ta administracja też chyba troszeczkę się z tym boryka, nie? Nie wiem, powiem ci szczerze, że z łamaniem regulaminu nie mam zielonego pojęcia, co tam się dzieje. Staram też unikać się tego tematu jak ognia. No wcale się nie dziwię, bo chyba też się tym nie zajmujesz, nie? Nie, totalnie, totalnie się nie zajmuję. Tak jak, nie wiem, wiele razy na live'ach czy tym gdziekolwiek widziałem, że o, bo Polance zajmuje się banami czy coś. Nie, totalnie nie tykam tego tematu, nigdy nie chciałem tykać tego tematu, bo wiem, jak bardzo jest niewdzięczny i powiedziałem nie, 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 nie. No wiesz, jeżeli się tym nie zajmujesz, no bo ty zajmujesz się głównie chyba tylko... Ja pierdolę, jeszcze jakiś skurwysy mi tu jakimś Harlejem podjeżdża, kurwa. Gałkan jebany. No bo wiesz, jak zajmujesz się w sumie panelem i głównym kanałem Margonem na YouTube, no to co cię to interesuje, czy biega ci 10 kurwa załadowanych chłopów, czy ci nie biega, nie? No tak, 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 wiesz, do tego też trzeba mieć wszystkie rzeczy, żeby to sprawdzać, weryfikować i tak dalej. Ja powiedziałem, umywam rączki, to nie jest mój temat, są od tego ludzie. Także ja zajmuję się swoim, staram się robić jak najlepiej swoje gdzieś tam powierzone zadania. No i mam nadzieję, że gdzieś to ktoś zauważa. Choć nie o wszystkich, że tak powiem, nie o wszystkich aspektach się chwalę. W sumie w żadnym się aspekcie nie chwalę, ale to co wchodzi fajnie, to pomyślcie czasami o mnie. To dla was. Bo ty głównie zajmujesz się panelem, ale też zajmujesz się błędami duże, tak? Tak, weryfikuję błędy, jeżeli zgłaszacie do mnie jakieś błędy, no to weryfikuję je, zlecam do naprawy, a potem testuję, czy jest dobrze naprawione i tak dalej. Aha, czyli po prostu każdym błędem jakikolwiek nie jest, czy to byłby błąd w questie, czy to jest błąd, nie wiem, z jakimś itemem, czy to jest błąd z czymkolwiek innym, to można do ciebie walić i tym się po prostu zajmujesz, tak? No tak, dokładnie. To spoko. To w sumie spoko robota. To w sumie nawet jest na oficjalnej stronie, tam gdzie są twórcy. Jeżeli dobrze pamiętam, a zaraz sprawdzę. Ja nie wiem, kurwa, gdzie na tej stronie głównej są statystyki, a co ty mi gadasz o twórcach, kurwa. Zaraz zobaczymy. To ja bez kitu, ja nie ogarniam dalej tej strony głównej, nie? Ona jest chyba już, nie wiem, od dłuższego czasu ona już jest, a ja dalej jej nie ogarniam, nie? No jest, rzeczywiście. Faktycznie. Ja na stronie głównej na samym dole. Ja nie wiem, ja jestem fanem starej strony głównej. Nie wiem jak ty. Nie, ja to kurde za sobą zostawiłem takie stare rzeczy. Stary interfejs, jak na chwilę musiałem się przelogować, coś sprawdzić. Mówi, Jezu, jak ja mogłem na tym grać? A wiesz co, ja ostatnio tak rekreacyjnie sobie wszedłem na stary interfejs i mówię, a pogram sobie chwilę, nie? I faktycznie sobie pograłem i mówię, aż tak źle kurwa nie było, nie? Ale no nie ukrywajmy, że granie na starym interfejsie, który już nie jest update'owany jakkolwiek, jest ciężki, bo jeżeli nie masz dodatków żadnych, które jakoś cię wspomogą w tym, żeby ta gra jakoś tak, wiesz, wyglądała w miarę fajnie, no to jest cipa totalna, nie? Jeżeli miałbyś grać na przykład bez Fluidesy z Revo na starym interfejsie. No to kwestia dodatków to jest też taki temat rzeka, bo ja na przykład, to też zależy od osoby, ja na przykład za dużo dodatków nie lubię i te podstawowe mi zdecydowanie starczały i tyle. Tam się czasami tylko, nie wiem, klanowe bicia, tam, bo tam były globalne te dodatki, gdzieś ktoś poinformował zamiast, nie wiem, na Discordzie, bo z tego większość korzystała. Ale tak to w sumie na takiej podstawie da się na luzie grać. To tylko kwestia przyzwyczajenia i tego, czego oczekujesz od tej gry. No ja tak jak sobie gdzieś tam luźno gierczę, no to czysto rekreacyjnie. Dobrze spędzić czas, pogadać ze znajomymi. No zresztą mówiłeś, że tego, że dzienne są dalej robione na klasiku, nie? Są robione. Czuję się jak niewolnik. Nie, śmieję się, ale tak, dzienne sobie robię, gdzieś tam tę przewagę, że tak powiem, staram trzymać, żeby potem sam nie dostawać w turban. No, bo to jest problematyczne. Niestety, bardzo chętnie bym, że tak powiem, tą 300, prawie 400 w sumie, przeniósł na jakąś taką zamkniętą
zamknięty serwer z 300 i nawet oddał te nadmiar poziomów, by więcej tych dziennych nie robić. Naprawdę. No widzisz, ja na przykład jestem tego zdania, że aktualnie mamy ten nowy serwer Gordion, na którym jest bardzo duża aktywność, nie? Ale... No jest fajna aktywność tam. No tak, ale wiesz, ja rozumiem na pewno, że ciężko byłoby zrobić takie przedsięwzięcie, ale nie uważasz, że fajnie by było na przykład połączyć z 2 albo 3 serwery, które są no w miarę już tak, wiesz, średnio aktywne, jeżeli chodzi o graczy, w szczególności tych topkowych, i po prostu na przykład 2-3 serwery wpierdolić w jeden? Czy jeżeli chodzi o pomysł, ja jak najbardziej, ja, dla mnie spoko, tak? Tylko nie wiem jak z aspektami technicznymi. Ja nie no właśnie o to chodzi, nie? Bo wiesz, tak jak mówiłem wcześniej, ta gra, nie ukrywajmy, jest napisana na kolanie i na pewno wy wprowadzając cokolwiek do tej gry, to musicie 2 razy pomyśleć, zanim to zostanie wprowadzone, żeby nie wyszła jakaś kurwa kicha zaraz, nie? Nie, teraz to już jest w porządku, teraz jest w porządku. Nie, to nie jest to, co było, nie wiem, 2-3 lata temu. Ale z aspektami technicznymi to ja jestem dalej zielony. Chciałbym rozumieć wiele takich programistycznych rzeczy. Może łatwiej by mi było, nie wiem, spojrzeć na to z innej strony. Może tak bym to ujął. No bo nie ukrywajmy, że no na większości serwerów publicznych jest po prostu no bieda, nie? Aktualnie. Jak no oprócz tych nowych, nie? No ale no, jeżeli chodzi o topkowe przedziały na publikach, no to jest trochę biednie, nie? Chłopacy generalnie, którzy grają na topce, z którymi tam rozmawiałem z publiku właśnie chcieliby takiego czegoś, żeby wiesz, jakaś większa rywalizacja była, no to jakby się połączyło 2 albo 3 serwery razem, no to byłoby przyjemniej, nie? No ciekaw jestem strasznie, jakby jaki byłby feedback z tego. No ja osobiście za takim pomysłem byłbym za, ale to mówię, to niestety już nie ode mnie zależy. I też ciężko mi się do tego jakoś tam głębiej odnieść, co by było dobre, a co złe. No tak, no. Pomysł. Wiesz, też mówimy tutaj, wiesz, z perspektywy gracza, nie? No. Jakby to wyglądało. Tak samo widzisz, jest na przykład, są serwery na przykład takie typu jak Brutal, nie? A tam, no, kurwa, ile tam gra, może z 50 osób na krzyż? No, te niestandardowe serwery to madrzeka. To tam jest w ogóle inaczej już. No to są takie serwery zajmujące całkowicie slota, nie? No nowy serwer. Może się kiedyś doczekamy odpowiedzi na tego typu pytania. Nie wiem, bo ja na przykład, jakbym miał zacząć znowu grę na Brutalu, to już prędzej wolałbym się pochlastać, nie? Już na Berufsie, no wiesz, no, wbijesz na przykład tam 30 czy 40 level, cofniesz się do pierwszego, no to dobra, jeszcze w miarę masz jeszcze jakieś chęci, żeby ten 40 sobie odbić, nie? No ale jednak XP, gdzie ciężej się XP i masz 10 razy mniejszego lota, to już trzeba być, nie obrażając oczywiście ludzi z Brutala, ale to już trzeba być masochistą, nie? Dla mnie. No, jeżeli miałbym się wypowiedzieć, to wolałbym chyba właśnie grę na Brutalu niż na Berufsie, bo nie zdzierżyłbym, psycha by mi siadła, jakbym, nie wiem, poświęcił swój czas i bym się wyzerował. Nawet na głupocie, a zwłaszcza jak to u mnie bywa, to zagadam się i jelo, leżę. Nie, no, to, dlatego to jest serwer jest po prostu, ten Beruf jest po prostu zbudowany dla ludzi, którzy są jakkolwiek skupieni na tej grze, nie? Albo lubią masochizm. Znaczy, no dla mnie masochizmem jest granie na Brutalu, nie? No bo ja nie wyobrażam sobie, na przykład nie wiem, jak mój stary wbił tam 293, nie? No to jest dla mnie nierealne. Po prostu ja wbiłem tam 70 i miałem dosyć. Ja nawet z Bogiem na X50% miałem dosyć, żeby tam grać, nie? Aż tak? No, nie, no. Wiesz, jeżeli na przykład przechodzisz sobie przez Minotaury i bez Boga dostajesz za przejście, nie wiem, tam, no teraz... Nie wiem, czy będę powiem odpowiednią liczbę, no ale powiedzmy, to jest też 2-3% za przejście bez błoga. I tak musisz zrobić sobie te jedno przejście i dostajesz 2-3%, no to ile musisz razy przejść? To z 30 razy musisz przejść te Minotaury. Respią się tak samo jak na każdym innym publiku. Pierdolca można dostać. No to jest za. Idziesz na sekcianę na przykład, a tam dostajesz za przejście 1%. 100 razy musisz wybić sektę, żeby mieć 1%.
Nie, no to mówię, no co kto lubi, tak? To jest... Ale ciekawe. No ten Nie, ale serwer, to jest standardowe. wiesz, To ten się... serwer był fajny na początku. Bo wiesz, to było coś nowego, nie? Wbili się z takim serwerem i wiesz, wpierdalasz się na zniszczone opactwo i nagle bach, atakuje cię 20 na 20 level, napierdalasz się, może z niego coś zlotać, albo wiesz, expa masz z niego i złoto i expisz w sumie sobie na ludziach tam do 40 czy do 50 poziomu nawet, nie? I wiesz, i to było fajne, no bo ludzie prali się i było spoko, nie? Zamysł serwera był zajebisty, nie? Tylko że później po prostu to się jakoś nie skleiło, moim zdaniem. Może po prostu mało wytrwałych ludzi tam było i tyle. Doszli do takiego samego wniosku jak ty i powiedzieli pierdziele. No i po prostu zostały tam ludzie, którzy po prostu lubią taki klimat, kurwa, nie? No, dokładnie, też mi się tak wydaje. Oj, to tematy takie ciężkie, No, ciężkie, ciężkie. takie, no, tematy rzeka, kurwa, nie? Bo to można gadać i gadać, ale to też dobrze gadać, jak ktoś technicznie wie, co i jak. No, to też prawda. No bo w sumie, wiesz, wprowadzając Brutal też było z nim sporo problemów, bo z tego co pamiętam, to wprowadzając Brutal, to na innych serwerach publicznych też wszędzie były czerwone mapki, nie? Była Nie. chyba taka sytuacja, gdzie właśnie wprowadzili tego Brutal i coś popierdolili tego z tym, bo tam wszędzie miały być czerwone mapki, nie? Oprócz miast. I była właśnie taka sytuacja, że wprowadzili to, co mieli wprowadzić, idziesz sobie na innego publika, a tam wchodzisz na zniszczone opasło, a tam czerwona, nie? Ja w ogóle jakąś taką sytuację sobie przypominam, że jakiś był problem, że nawet w miastach były czerwone mapki. A to nie był Jak? taki event kiedyś? No właśnie, kurde, nie wiem, ale to było tak mega dawno temu, że nawet bym chętnie popatrzył na coś takiego, gdzie są czerwone mapki dosłownie wszędzie. Dosłownie Wheel of Mercy i jazda. No, powiem ci, że taki evencik naprawdę spoko by był, nie? Bo chyba na światach prywatnych nie masz możliwości ustawienia. Tego co wiem. Czerwonych mapek wszędzie? No, że nawet w miastach. Bo Nie chyba wiem, są bo. wszędzie jako żółte i czerwone jako czerwone, ale że zielone się Da się nie. jedynie ustawić pod hard PvP mapki, czyli wszystkie żółte, które No, są po prostu żółte tak. wino, to są czerwone, nie? Ale tak, żeby w miastach prowadzić, to chyba tylko. Nie, to chyba tak nie mogą wprowadzić, nie. Na to bym, no, bym fajnie pograł wtedy, nie powiem. No, na przykład Ponadpierdzielałbym. dycha na dychę do Witcham. Gorzej, jakby się ktoś uparł. Tylko, że wtedy to chyba respawn by trzeba było losowy dawać, bo jakby się ktoś uparł na spawnie stał i tylko zabijał, to byłoby słabo. A to właśnie chyba Ale... było, nie wiem, na przykład 10 sekund jakby było. Ewentualnie taki deathmatch. Albo wiesz, albo po prostu losowy respawn po różnych, wiesz, miejscach mapki dać, nie? Czy coś No, no, takiego. no, no, no. Nie, to byłoby spoko nawet taki evencik zrobić. Jakieś drużynki, coś tego, taki deathmatch zrobić nawet. Ciekawe, jakby to siadło i czy to jest technicznie realne. Wiesz, no jeżeli kiedyś było technicznie realne, no to wydaje mi się, że teraz jednak ta technika programistów poszła troszeczkę bardziej do przodu, czyli wiesz, względem czasu wydaje mi się, że można sobie na troszeczkę więcej pozwolić, nie? No, swoją drogą. Jak mi się wydaje, że mogliby sobie pozwolić na troszeczkę więcej, a no nie ukrywajmy, że nie ma aż tylu takich, wiesz, ciekawych, jakichś takich innowacyjnych pomysłów dodawanych aktualnie do Margo, nie? Nie ma czegoś takiego, kurwa, że jakiś taki ciekawy event zostałby wprowadzony, oprócz tych main eventów, które są wprowadzane na przykład na Wielkanoc, czy też na Halloween, czy na jakikolwiek inne, wiesz, duże przedsięwzięcie. Czy jakieś święta, to wiesz, cały czas w sumie co roku jest to samo i nie ma takiego czegoś, wiesz, takiego boom, nie? A ty z perspektywy gracza, co byś na przykład uważał za taki boom?
No właśnie to, co na przykład przed chwilą powiedzieliśmy. To jest taki, wiesz, pomysł rzucony, takie hasło, nie? Ale to byłoby po prostu fajne, nie? No bo nie ukrywajmy, w tej grze ludzie lubią rywalizować. W tej grze jest najważniejsza rywalizacja, tak? A teraz, na ten moment, nie masz jak rywalizować. Masz łaźnię na przykład, nie? Powiedz mi, czy na przestrzeni tylu, no x lat, jak łaźnia została wprowadzona, czy jakakolwiek, chociaż jedna zmiana została wprowadzona na łaźni? No nie. Pomijając fakt, że na łaźni zawsze zapominam, znaczy inaczej, że zawsze zapominam na łaźni się logować, to powiem chyba nie. No właśnie, a kiedy łaźnie zostały wprowadzone? No x czas temu. Sporo czasu. No i ani jedna nie została wprowadzona, nie? Tak samo no, temat otchłani to jest kolejny temat rzeka, nie? Bo ludzie czekają za kolejnym sezonem, chcą rywalizować, ale nadal jest cisza, jeżeli chodzi o otchłań, nie? No, to są też takie tematy. No, rywalizacją, tak, to... Że tak powiem... Wiesz, jeżeli masz aktywny serwer, no to jako tako możesz jeszcze rywalizować, ale na przykład... No jednak masz serwery typu Unia, nie? I jest tam dużo ludzi, chcą rywalizować ze sobą, chcą mieć z tego jakieś nagrody, powiedzmy. A serwery prywatne nawet nie dostają plakietki za łaźnię, nie? Co mnie trochę... No tak właśnie, no bo przy serwerach prywatnych no to też jest tak, że co tu wejdą dwie osoby maksymalnie, albo czasami jedna. Żeby to też za, że tak powiem, temu farmieniu, zastopować farmienie tych plakietek. Ale w ogóle sama taki pomysł tych plakietek to warto by było zmienić na coś innego. No bo dostajesz na publicznym serwerze w sumie plakietkę i błogo, nie? I złoto złoto się chyba jakieś dostaje, albo nadal się dostaje złoto. Hajsik, ale to tam taki symboliczny, tam było, nie 500k, chyba do 1M dochodziło. No. Nie pamiętam jakichś tych widełek, ale no... Mam nadzieję, że to się zmieni. No ja też mam taką nadzieję, no bo... Wiesz, jeżeli chodzi o podmiot rywalizacji w tej grze, to jeżeli serwer nie jest aktywny na danych przedziałach albo tam, gdzie ty grasz i chcesz rywalizować jakoś z innymi, no to jedynie, gdzie możesz rywalizować, to Urana, nie? Ja to zawsze sobie gdzieś tak pod nosem mówiłem, że fajnym rozwiązaniem było, jakby można było międzyserwerowo nawet brać udział, że nie wiem, wszyscy z przedziału powiedzmy 80, pach, wszyscy z 80 na wszystkich światach. Wtedy ta różnorodność była pod kątem, wiesz, dobierania graczy na pewno duża, no tak. Bo nie skupiałoby się na tych samych ludzi w walkach. Nie wiem, przykładowo jestem na 80 i cyk, trafiam na gościa, który cały czas mnie ubija i przez te statystyki moje spadają, bo nie wiem, bo jest ubrany pode mnie. A nie wiem, wszystkie inne walki wygrywasz, tylko z nim przegrywasz. Więc taka różnorodność byłaby, uważam, pewno fajna. Tylko, że też nie wiem, jak to jest z aspektem technicznym. Czy to jakąś, czy to by podołało i w ogóle. No bo to jednak zbierasz dane ze wszystkich serwerów, to może być takie... Jest dużo barykad generalnie, nie? Jeżeli chcesz coś na przykład wprowadzić, tak jak mówimy, innowacyjnego do gry, to jednak jest gdzieś ta barykada, której po prostu nieraz nie da się przeskoczyć, nie? No. Ale z otchłanią zawsze marzyłem o tym, żeby międzyserwerowo się klepać. Żeby zawsze było brane pod uwagę właśnie ze wszystkimi. No żeby to by nawet, było, nawet, no by było fajne, nawet, no bo rywalizacja by się zwiększyła, nie? Żeby nawet ci priwiarze mieli szansę klepać się z ludźmi z publicznych. Publików. Choć ewentualnie priwiarze na publiki, bo w sumie priwiarze mają możliwość ulepszenia tych przedmiotów trochę lepiej niż publiku, więc ewentualnie rozdzielić na dwa sektory. Priwiarze na priwiarzów i publiki na publiki. No, też tak, to też by tak. No. To by było akurat fajne. To tylko marzenia. Tak to właśnie jest. Można pomarzyć, no to nie kosztuje. No tak, no a ktoś ci potem powie, że to marzenia ściętej dupy, kurwa, nie? I nic nie zostanie jednak takiego wprowadzone. Tak. Ale dobra. Powiedz mi teraz tak.
takie pytanko w sumie. Ostatnio na Discordzie ziomeczek do mnie napisał. Tylko muszę to teraz znaleźć. W sumie to teraz tak, bo on napisał mi, jakby ktoś miał zostać deweloperem gry na jeden dzień i miał możliwość zrobienia tylko jednej rzeczy, to co by to było? Ty w sumie jesteś MG i w sumie zajmujesz się błędami, nie? Mhm. Czyli w sumie możesz na niektóre z tych odpowiedzieć. I dla przykładu, co byś usunął teraz z Markonu? Masz opcję po prostu, chcesz coś wypierdolić, co ci się nie podoba. Co to będzie? Jeżeli miałbym taką, że mógłbym zrobić wszystko, dosłownie wszystko, no, to usunąłbym przewagę z 300. To masz jedno. A co byś dodał? Co bym dodał? No to w sumie to, co powoli się tak realizuje. Większe po prostu możliwości gdzieś tam na ekspowiskach, potwory i tak dalej, i tak dalej. Po prostu większy kontent. Mm-hmm. Dobra. Usunięcie jakiejś postaci lub dodanie nowej. Czy wydaje mi się, że czy usunąłbyś jakąś z profesji na wprowadzenie nowej, czy zostawiłbyś tak, jak jest? Oj, to jest ciekawe. Ja jestem zwolennikiem grania profesją magiczną, mhm, i dla mnie świata poza nią nie ma, więc dla mnie mógłby istnieć tylko mag. Okej, mam w postaci paladyna i boja, ale w sumie w każdej grze RPG, jaka tylko może być, jeżeli jest dostępny mag, no to zawsze jest to mag. Natomiast nie wyrzucił też nikogo, bo ciężko w sumie zdefiniować postać jako postać grywalną, która mogłaby, nie wiem, do gry coś wnieść nowego i tak dalej. No ja przede wszystkim to zbalansować jeszcze potem, nie? Przede wszystkim zbalansować. A balans to już w ogóle temat taki, że można o tym gadać i gadać. To jest też ciężko do zdefiniowania, bo cały czas jednak przedmioty dochodzą i, że tak powiem, to, co zrobisz, powiedzmy, tydzień wcześniej, to już tydzień później jest, no, nieaktualne. No to się zgadza. Następne. Usunięcie jakiejś mapki lub zrobienie jakiejś. Ja bym Madoki wypierdolił. Madoki spoko. Czekaj, z mapy, która mnie tak zawsze denerwowała. Mnie Madoki wkurwiały zawsze. Błota, zawsze mnie denerwowało chodzenie po błotach. Co tam na wiwkę i na duchy, jo? Tak. O Jezu, mnie te mapy zawsze denerwowały, bo tam nie potrafiłem się na nich odnaleźć. A teraz takich teraźniejszych mapek w sumie nie mam jakiejś takiej znienawidzenia. Może pająki delikatnie, bo ślęczę na pająku. O właśnie, propos pająka, to ci się mogę pochwalić. Aha. Że będę chciał zrobić giga opening. No aktualnie mam 1365 kolce. Ile kurwa? Jak ty to, chłopie, będziesz kurwa 2 dni otwierał? Nie, liczyłem to ponad 4 godziny. Tak non-stop. Ja z przerwami pewnie na live, bo chciałbym zrobić to na live. A no to tak z 5-6 godzin. A nie kusiło cię tak otworzyć co jednego? Kurde, codziennie mnie to kusi. Tak mnie kusi, żeby to otworzyć, ale mówię nie. Uzbieram, aż w końcu pewnego dnia powiem stop. Robię streama. Więcej nie zdzierżę. A wyobraź sobie, jakbyś otworzył 1365 kolców, i lega by ci nie poleciała. A to jest całkiem prawdopodobne, bo przy otwieraniu 700 nie poleciała, więc z moim zasmarkanym szczęściem jest to nawet prawie, że tak powiem, pewne. A pamiętam, jak gościu ostatnio do mnie napisał, że otworzył 500 i był zły, bo mu spadły chyba 3 albo 4 legie. Mówię, o, zazdro. Chciałbym. No, wrzucę ci, bo ty masz na Discord, to ci podeślę nawet tak z telefonu, jak to wygląda. No. Torba po prostu zaśmiecona cała. Ale czekaj, czy cię tutaj z telefonu złapię, czy nie. Złapię, czy nie złapię? Jest. Pyk. Bierz foto.
I co, leci czy nie leci? Już patrzę. O, teraz powinno polecić. Czy mam odpalonego ciebie tutaj? Patrz, jak to wygląda. Ujoj, uju. No... Ty co, chcesz zapełnić całą torbę i jechankę, jo? Nie wiem, czy wytrzymam. Ja bym się pokusił może za miesiąc, albo na pewno przed wakacjami, bo jak już ci wspominałem przed naszym, że tak powiem, podcastem, no gdzieś tam powoli, nie tylko pod, że to powiem, presją, ale dużo osób mówiło, że wznowił nagrywanie. No trochę tego brakuje, nie ukrywam, że trochę tego brakuje. Chciałbym powrócić tam do tych luźnych pogawędek. No i tam sobie zrobiłem to właśnie przebudowanie tego swojego konta. Mhm. Za to mogę w sumie teraz odpalić swojego face'a, bo ludzie mnie w sumie 3 lata nie widzieli. Będzie czy nie będzie? Uwaga. O, czekaj, ja już tutaj... Czekaj, zobaczę, którą kamerkę odpalę. Czekaj, bo o, siup. O, odpaliłem siebie. A, odpaliłem ciebie najpierw, dobra, S. Gdzieś tam na chwilę swojego face'a mogę pokazać. No, ludzie mnie, kurde, ze 3 lata nie widzieli, to... A, dlaczego ja teraz Mirko? No, wypadałoby jakiegoś live'a zrobić. No! I że tak powiem, no dlatego też pierwszym zamysłem było właśnie zbieranie tych kolcy. Zbieram je ponad rok, ale dokładnie to ci nie powiem ile. Wydaje mi się, że z rok i 2 miesiące albo z rok i 3 miesiące, coś takiego. Ja pierdolę, to ja lotałem jedno serce z Marlot i mówię, kurwa, dobra, zlotam drugie i se 2 otworzę, a chłop ma 1365 kolców najebanych w torbie. Ciekaw jestem, czy takim openingiem zrobię największy opening w historii tej gry. Strasznie jestem tego ciekaw, bo wiem, że ludzie otwierali 1000. Morus chyba otwierał też zawsze dużo, ale nie wiem, czy on... Nie wiem, czy ktoś więcej tego otworzył. Ja też nie wiem, czy on... Nie pamiętam, po ile ludzie otwierają, ale wydaje mi się, że nigdy nie słyszałem, aby ktoś otworzył więcej niż, nie wiem, 1365, jak ty masz tyle aktualnie. No i to jest taki mój cel, żeby z takim przytupem sobie to. W sumie od openingów zacząłem, no i to nie to, że kończę, bo w sumie nigdy nie mówiłem, że skończę z nagrywaniem, tylko po prostu nigdy na to czasu nie miałem. Znaczy, nigdy. Starałem się mieć na to czas, bo w gastro trochę łatwiej było. Jeżeli chodzi o nagrywanie, bo nagrywanie to nie trening. Siedzisz, nagrywasz, gadasz. No tak. A teraz troszkę inaczej. Ciężary, tak widzowie, ciężary. Ciężary, nie ma lipy. Dobra, co tu jeszcze jest z tego, co ten... Czekaj, bo ja teraz się przebranżowiłem na inną scenę i nie mogę teraz odpalić tamtego. To ja ci mogę to patrz, to ja ci mogę wyłączyć, to widzieli moje... Nie, a to czekaj, to zostaw se, kurwa. 50 minut czekali, żeby cię zobaczyć, to już sobie zaraz nie wyłączę, ja sobie tutaj poradzę, panie, czekaj. Gdzie jest, kurwa, Discord na tym telefonie? Tam jeszcze trzeba było z 2 albo 3 pozycje. Które w sumie też są w miarę fajne. Wiadomości prywatne. No, skończyliśmy na mapkach, nie? Mhm. Dodanie jakichś nowych przedmiotów lub potworów. To jest akurat temat, którego byłbym niesprawiedliwym twórcą, bo pchałbym to na 300. Mi na 300 najwięcej rzeczy brakuje, nie ma. Nie licząc eventowych oczywiście, no to... zawsze mi brakuje, żeby jakiś tam zamienników mieć zawsze jakiś wybór. Ale tak, no na 300 chyba jakiś tam potworków, przedmiotów. No, żeby jak najwięcej zamienników było na 300, no bo jeżeli gra się kończy na 300, no to wiesz, no. Wiesz, jeżeli ty na przykład grasz głównie na przedziale 300, to byś chciał na przykład głównie zmiany na przedziale 300. Ja mam podobnie, bo ja też wszędzie gdzie gram, to też wbijam zawsze 300, ale na przykład wiesz, mógłbym gadać z kimś, kto głównie gra na przedziale 210 na przykład, to by pewnie powiedział, no więcej rzeczy na 210, nie? Tak, więc to byłoby bardzo niesprawiedliwe podejście, jakbym miał do tego, że tak powiem, pełną moc. No tak. I to w sumie chyba było
Może nawet zwiększenie exposure do na przykład levela 500. No, każdy by chyba chciał, kurwa, móc zexpić sobie Tak, normalnie do no 500, nie? to na pewno i wykasowanie questów. Jezus Maria, wykasowanie questów dziennych, jakie to by było dla mnie piękne. Ale widzisz, nie wiem, czy też tak miałeś, ale zawsze wprowadzając nowe ekspowisko, ja wtedy w sumie ekspiłem na te levelu chyba wtedy, to akurat przebijając macho, weszły mi katakumby, nie? Zacząłem ekspić na katakumbach, przeekspiłem szybko katakumby, porobiłem questy i chyba mając 290 wprowadzili mi pustynię, nie? I te 10 leveli już musiałem dobijać na tej pustyni, gdzie, no nie ukrywam, no nieprzyjemnie się tam wbijało te 10 leveli, bo musiałem z błogiem 111% latać, żeby cokolwiek mi tam leciało. Ale ty chyba nie skorzystałeś już za bardzo z tych expowiz na klasiku, bo ty chyba już miałeś wbity level, nie? Na dziennych. Ja miałem tak, że zanim weszła pustynia, to jeszcze na aplikacji, pamiętam to jak dziś, to była moja pierwsza robota w gastro, na aplikacji dobijałem albo 271, albo 265. Nie pamiętam, który tam level maksymalnie można bić, ale pamiętam to, że jak weszła ta pustynia i te wszystkie takie właśnie okolice, to mówię tak, aha, fajnie, to ja porobiłem zadania, męczyłem się, a ludzie sobie teraz wejdą na gotowe i, no. I przeskoczą mnie, mówię, fajnie. Dobra, potem gdzieś tam wbiłem dalej, powiedzmy już miałem, na 316 się zatrzymałem, wtedy miałem jakąś taką przerwę na świecie publicznym, chyba ze 2 albo 3 lata tam nawet nic, nie machnąłem palcem. I dodali, co było to, czekaj, 316? Nie, to pustynia się skończyła i teraz dodali triady. Nie, to już przeekspiłem to. No ja driady ale też zawsze miałem przeekspione. Ja już nawet nie pamiętałem, że takie coś jak driady to istnieje, bo tylko teraz ludzie tam latają w celu zarobkowym, tak, nie? Tak, tak, tak. A tam fajnie można zarobić, bo ta tunia jest blisko. Jeszcze jakby tuni z ten pułap cenowy, że ona by tam więcej sobie skupowała. O Jezu, ale by to farma była. Przepotężna znaczy, farma. Już jest farma, no bo ludzie zarabiają tam tyle pieniędzy, że to jest po prostu no, niewiarygodne. Tak samo ostatnio Kieres wrzucał filmik, że jest to idealne miejsce do farmienia itemów, żeby ulepszać legendy, nie? Tak, to się z tobą zgodzę, bo sam sprawdzałem z ciekawości, jak to wygląda technicznie. To w godzinę można naprawdę potężny hajs strzepać tam. No, to jest. Można tam zarobić. Naprawdę, no. Jeżeli komuś tam brakuje, nie wiem, do licytacji czy do czegoś, to jest idealne miejsce. Dlatego, ale jeżeli myślisz, że właśnie nie powinno tak być, że to powinno być jakoś zbalansowane przez całą grę, żeby na tym właśnie, na tych topkowych levelach, żeby nie było możliwości aż takiego zarabiania hajsu? No bo wiesz, jak tam polatasz na przykład tydzień, to ty jesteś w stanie kilka G zarobić, a tak chyba nie powinno być. Mi się wydaje, że zdobywanie złota w tej grze powinno być w jakimś stopniu trudne do zdobycia, nie? Nie, trudno się z tobą zgodzić. No, gdyby nie fakt, że im wyższy level, tym też droższe te legendy i dlatego też wartość przedmiotów jest wyższa. No i taka po prostu szala się odbija na efekt domina, ale gdyby to zminimalizować i zoptymalizować na wszystkich przedziałach, powiedzmy, takie same wartości, no to ciekaw jestem, jaki byłby tego efekt. Jeżeli na przykład, nie wiem, na wszystkich przedziałach możliwość zarobkowa z przedmiotów to jest, powiedzmy, nie wiem, stricte 50 KL, nie więcej. Czy latasz na 300, czy latasz na 50, 50 za przedmiot. No, dlatego też ostatnio z Morusem taki temat poruszyliśmy, w sumie on poruszył taki temat, że właśnie, żeby ten pułap zarobkowy był zmieniony, to raz, a dwa, żeby została zmniejszona ilość przedmiotów, którą możesz władować, bo chyba aktualnie to jest 2000, nie? W ciągu dnia. Chyba tak. No, żeby to zostało zmniejszone i żeby tak samo sprzedaż itemków została zmniejszona na danej postaci w ciągu dnia, żeby zniwelować. No bo jest dużo teraz farmy złota, nie? W grze. I to jest głównie przez driady, no bo jeżeli ktoś sobie, powiedzmy, odpali bota na driady i lata mu, kurwa, do tunii z powrotem, no to farmi kasę i zarabia szybko na tym hajs, nie? No. A to tak, wiesz, no, nie powinno być, nie?
No ciekawe właśnie, jakby to wyglądało, gdyby się to zrównało ze wszystkim. Ale jest to jakiś pomysł. Tylko, że mówię, i to trochę by mogło się, że tak powiem, zderzyć z, może nie, że z płaczem, ale z niechęcią, bo wszyscy by, kurde, to gdzie teraz zarabiasz, dlaczego? No dlatego też wiesz, na przykład więcej ludzi by się pewnie pojawiło na E2, więcej ludzi by szukało herosów, a teraz no wiesz, jeżeli wbijesz sobie 3 sety, farmisz sobie złoto, to możesz mieć wszystko, nie? No, te 300 to robi możliwości, to jest akurat racja. Wiesz, kiedyś na przykład taką możliwość robiła nawet głupia aplikacja, nie? Bo też latały itemy. Tak, no na aplikacji to się naprawdę farmiło. No to tutaj farmiłeś kasę. Tak samo jak był problem z menogramem za pierwszym razem, no to głównie ludzie latali po berkach albo po drakach. I tam główny był taki, wiesz. Chyba berki były najbardziej oblegane z tego, co Berki, berki, draki i sekciana chyba też. nie, o sekcji to nie słyszałem, ale o berkach to gdzie bym nie słyszał, to zawsze by berki wał. No itemy na przykład z sekciany, no teraz moim zdaniem te są giga drogie, bo tak teraz patrzę sobie po postaci, zbrojki są warte blisko 200, 230, 240 km. Mieczyk pomocniczy na tance 180. Także tutaj też na przykład, jak wiesz, To są spoko ceny. opróżnisz sobie torby, masz po 42. Tak są w sumie Macho też jest zajebistym zarobkiem. No, Gdzie ma to. gdziekolwiek nie pójdziesz, no to masz dobry zarobek i po prostu jest ta farma tego złota, nie? No, 200 plus, tak. Właśnie dlatego dobrze też, że nie ma zniesionego żadnego limitu powyżej 250 000 za przednych, no bo wtedy to już by to przyspieszyło niebezpiecznie bardzo. I no, nie zbalansowałoby tej. Nie, kompletnie by to nie zbalansowało. Moim zdaniem i tak to jest teraz średnio zbalansowane, no bo ludzie po prostu za szybko zarabiają pieniądze w tej grze, nie? Wiesz, na przykład 10 lat temu, powiedz mi, jak ty miałeś na przykład 1 albo 2G, to byłeś gitem, nie? Kurde, gościu, ja za swoją pierwszą legendę zarobiłem 12 milionów i heroiczne bransy z przewodnika. Ja byłem takim gigagościem. Ja mogłem chodzić po mieście i mówić, że jestem kotem. No to widzisz. I wtedy to było fajne, bo ty wtedy czułeś się gitem. Ja na przykład jak sprzedałem swoją na przykład tam pierwszą legendę, powiedzmy za 700 czy 800, no to te pieniądze miały kurwa wartość, nie? Bo nie każdy mógł sobie tam dysponować takim złotem na tam, nie wiem, powiedzmy w 2012 czy 13 czy 11 nawet, nie? Nie każdy mógł sobie pozwolić na to, że a masz 800 na przykład za łapy z Zagaja czy cokolwiek innego. A teraz kurwa? Na przykład ja ostatnio gadam z chłopakami i oni mi mówią, no ten nasior co masz na Syberii, na 200 był kurwa ten nasior PW z OR-ką. Oni mówią, no za ten nasior to z 8-9G dostaniesz. Ja takie kurwa 8-9G. No, ale to też dobrze było widać na licytacjach, jak ludzie dawali takie ceny, na których ja na przykład na oczy nie widziałem. Nie wiem, tam 10, 15, 20, 30, 50 G są po prostu ceny, więc skąd to mają? No ja na przykład jak licyty kupowałem w 2K14, to ja nie przypominam sobie, żebym ja wydawał na itemek więcej niż 500M, bo wtedy ludzie po No, ja prostu też. nie dysponowali takimi kurwa funduszami, bo nie było gdzie tego zdobyć, nie? No, ja dokładnie tak samo. Ja najdroższy przedmiot z licytacji, jaki kupiłem, to był miecz na 160 od zimna za 580. Powiedziałem, nigdy więcej nie dam za takie taki ten. Dlatego ja No. potem się przebranżowiłem i wolę ZS-ełki kupować. Ostatnio tego, była ta licytacja broni, to ja na Arkandesie mówię, co ja będę się z wami pierdolił na złoto. Wziąłem sobie kurwa na 210 od błysku, od ognia i od zimna różdżki i wyjebane I spokój, no. jaja. I spokój. Wydałem 4,5 KS-eł i jestem zadowolony, no bo wiesz, pozwoliłem sobie na to, wydałem sobie. Inni się tam M-kami bili, a ja po prostu mam trzy itemy za frajer i chuj. No, tak to właśnie wygląda. Tak to właśnie wygląda. Kurwa, ponad godzinę już gadamy. Wyobrażasz to sobie? Jak to? Zleciało bardzo szybko. Zajebiście zleciało. Zajebiście No. zleciało, kurwa. Nie wiem, te podcasty to jak ja z ludźmi nagrywam, nie? Wiesz, tu się patrzę w ekran, tu się teraz spojrzę w prawo, tu w lewo. I tak potem patrzę, a tu już ponad godzina nagrania, nie?
Ja nawet powiem ci szczerze, że tak sobie na samym początku wychodziłem z założenia, a dobra, sobie spokojnie popykam, tu se pogadam, picobello będzie. Stoję na elicie, nic innego nie robię, tylko właśnie z tobą gadam, bo po pierwsze nie potrafię się skupić na grze, a po drugie wolę normalnie sobie pogadać. Kompletnie inne zobrazowanie tego, co... I cyk, i godzina minęła jak z bicza strzelił. I tak jak wtedy na początku podcastu, znaczy przed podcastem mi mówili, że możecie przerywać, to wszystko było git. Może tam z dwa razy. Dwa razy się tak lekko To się przerwało, ale. mega, mega się cieszę, bo pamiętam, że na poprzednim podcaście mieliśmy z tym problemy, pomimo że nic nie zmieniałem z aspektów technicznych, dalej są te same rzeczy, ale to chyba mikrofon robi swoje, że jest po prostu bliżej, że tak powiem, mojej japy i może dlatego. Może? Kto to kurwa mnie wiedział? Tak, ważne, że działa. Ważne, że działa, ważne, że cię słychać, ważne, że ludzie cię usłyszeli, bo dawno, dawno nie było okazji, żeby cię usłyszeć, tak wiesz, tak I stricte, żeby zobaczyć. normalnie sobie porozmawiać. I zobaczyć, I kurwa. zobaczyć przede wszystkim, no. W sumie mieliśmy sobie odpalić od samego początku, a to od 50 minuty dopiero nas zobaczą, skurwysyny. No, żeby wytrwali do końca, A o. żeby nie mieli za dobrze, kurwa, nie Tak, możecie mieć za trzeba dobrze. na tacy dać od razu, bo to potem nie będą chcieli, że tak powiem, pracować. No otóż to, dlatego Dobra, pamiętajcie, musicie tutaj dużo łapę w górę zostawić, to może jeszcze wujek tak, Lanze się znowu pojawi. za 3 lata znowu zleci na dół. Ta, za 3 lata to ja nie wiem, co ja będę kurwa w swoim życiu robił, czy jeszcze będę żył. Nie, tak to nie. Tak to nie. Nie no, zobaczymy. Ja na razie tego nie wiem, czy widzę, nie wiem, czy ty na moim Discordzie jesteś, na chamskim Discordzie. Chyba Nie, nie. nie, nie. Wiesz, ja aktualnie sobie pracuję jako operator maszyn CNC i już w sumie ta robota na produkcji mi się nudzi. Ale chyba I fajnie płacą za to, jak tak widziałem. czy wiesz co, no ja mam plus minus ponad 14 funtów na godzinę. No, co na polskie warunki, no to. No ta, no wiadomo, nie, ale wiesz, po prostu ja już nie mam żadnego celu motywacyjnego tam u siebie na produkcji, bo ja już wszystko umiem, nie? A I nie możesz jakiś teraz. tam jakiś awansów coś No zdobyć? właśnie do tego zmierzam, że byłem wczoraj na rozmowie z jednym z menadżerów od Improvement Specialist. No, robota się, generalnie rola się nazywa Improvement Specialist i ona polega na tym, że nadal byłbym na tej produkcji, ale jako osoba, która musi zauważyć jakieś zmiany, gdzie na przykład można zaoszczędzić pieniądze, gdzie można ulepszyć na przykład daną linię produkcyjną i tym podobne, nie? Czyli po prostu zawodowym Januszem musisz być. Otóż to. Ale powiem ci, że taka, no wiesz, ciekawa robota, nie? No bo wiesz, generalnie dostajesz zlecenia od różnych tam powiedzmy przełożonych, nie? I ty musisz po prostu zrobić tak, żeby było lepiej, żeby lepiej im się pracowało, żeby byli większa była wydajność, a mniejszy wydatek, nie? I mówię, dobra, no wiesz, no kurwa, Popombinować, popombinować. co mi szkodzi, żeby spróbować, nie? Ja i tak tam wszystko umiem już na produkcji, no to wyjebane jaja mam, nie? Próbuj, rozwijaj się, wiesz, nie można stać w miejscu, No pracować. ta. Wiesz, no jak już 5 lat robię na tej produkcji, no to już trzeba coś innego zacząć robić, nie? Nie, trzeba się rozwijać, bo potem dojdziesz do takiego momentu w życiu i powiesz, kurde, przebimbałem, olałem sprawę za No. późno. Korzystać trzeba po prostu z każdej możliwej chwili, jeżeli jest taka bez wahania od razu. Od bomby. Od bomby trzeba po prostu, bo nie da się inaczej, nie? Siema, Kitku. Przyszedłeś się przywitać tutaj z widzami? Chodź. Chodź. Poka tego Pokaż się. tygrysa. Chodź. No trr. O Boże, jakie bydle. Koc Podlasia. Nie, żaden jakiś podrabianiec. Śpiący jesteś, tak? No, widać, że takie oczka zmrużone, że tam już by spanko wleciało. No. Kurwa, ja też Co? bym spanko zajebał, kurwa. A muszę zaraz zajebać, ale kurwa, na autobus szybciutko lecieć, bo muszę jeszcze Sprawy parę rzeczy cię na mieście ogarnąć. wyjaśniają, tak? Co? Sprawy na mieście wyjaśniane. Tak, znaczy nie, no muszę tam zakupy porobić, no bo tak jak ci mówiłem, muszę dzisiaj tego, jechać jeszcze na lotnisko wieczorem, nie? Gdzie za No, mieście bardzo. najbardziej przyjemniejsze.
sprawy niż takie obowiązki. No wiesz, no czy... Ja jeszcze muszę chatę całą posprzątać. A powiem ci, sobota też mi się nie chce. Sobota to święto tego, kija i szczotki. Ja wolę sobotę sobie przebąbić. Jeżeli już mam taką możliwość, że ten piątek jest wolny, to już lepiej w piątek sobie zrobić, a tą sobotę jednak sobie odpuścić. Chyba, że nie miałbym piątku wolnego, no to sobota, cały dzień sprzątania, a wtedy niedziela, kurwa, chujem do góry leżeć i tyle, nie? Też opcja. O, zleciało. Ile to tam jest? Ta godzinka? Godzinka 10, panie. No kurda, ja się martwiłem, że po 3-letniej przerwie od nagrywania godziną. Ale to zawsze tak jest, bo ja z Eukilem gadałem, mówię do niego, no wiesz co, nie wiem, no z godzinkę sobie max pogadamy, czy coś. Też wyszło, że gadaliśmy tam chyba godzina 20, czy prawie półtora godziny. Tak samo mówię do tego, do Rybaka, mówię, nigdy z gościem nie gadałem, nie? 2,5 godziny z nim gadałem. Wiesz, po prostu jak rozmowa zaczyna się kleić, lecisz po prostu taki całkowity freestyle, to wiesz... Ciśniesz jak cytryna, dusisz do końca. Dusisz do końca. Nie ma odwrotu już. Naprawdę miło, fajnie się, że tak powiem, gadało. Nie, no zajebiście było. Moim zdaniem giga podcastik. Dlatego widzowie, nie wstydźcie się, bo to... Nie. Tu trzeba... Więcej podcastów z ludźmi, to trzeba dawać. Otóż to, jak chcecie więcej, to no muszą być wyświetlenia, muszą być łapki w górę, żeby to się rozrastało. Dobra, to słuchaj. Kilka posiedział, pogadał, a mógł w tym czasie posprzątać. Robi to tylko dla was. Otóż to. Pamiętajcie, że znajdowanie ludzi na podcasty, jak i samo ich nagrywanie jest bardzo czasochłonne. Jest to czasochłonny biznes, ale warty swej ceny. Dobra, to tak słowem końca. 3 słowa od ciebie, które chciałbyś przekazać do widzów. 3 słowa, które chciałbym przekazać widzom. Może 3 to nie będą, ale... Tak przysłowiowo 3, nie? No, ja ze swojej strony chciałbym podziękować, że mogłem teraz, powiem, pogadać, zobaczyć się z Krychą. No i swoje tam eciepecie po, że tak powiem, 3 grosze dorzucić. Gdzieś tam może w przyszłości, mam nadzieję przynajmniej, że wznowię te live'y, ale to się na pewno o tym dowiecie. I na pewno liczę na jakiś jeszcze w przyszłości jakiś dobry podcaścik. Same dobre podcasty z Krychą, nic innego. Oczywiście, to nie ma żadnego problemu. Jak będziesz chciał, you know, Messenger, Memory, Five, Siara i wszystko jasne. Dokładnie. I kogo byś chciał zaprosić na następny podcast? Kurde, kogo bym mógł zaprosić? Kogo by... Można było tutaj. Myślę, że z takich moich faworytów do podcastów, którzy zawsze mieli dużo do powiedzenia, no to Bartuś, tak? A on już był. Tu cię mam. Bartezini już był. Gadaliśmy sobie o mechanice gry przez 1,5 godziny prawie. O kurde. No, Bartezini już był. Kurde, kogo by tu można było? Kasa był? Kasy jeszcze nie było. No to może z Kasą. Zobaczymy, co Seba by miał do powiedzenia ciekawego. A w sumie on jeszcze gra trochę, nie? Chyba gra, nie wiem w sumie, czy gra, czy nie, ale z takiego podejścia z września to tak chłopak się zmienił. Ja osobiście taką zewnętrzną zmianę zauważyłem. Ja też zauważyłem, że nie jest już takim gałganem, jak był. No, da się z chłopakiem pogadać, więc jako, że to są luźne tematy o życiu nawet, to bardzo ciekaw jestem, co by od siebie dorzucił. Wiesz, tutaj już nawet zapraszali bestię margonemską, tutaj nawet Vegeta ma już wystąpić niedługo, nie? Oho. Bestia z Pandory ma nawet tutaj być. On powiedział, że ja mam mu zapłacić. On mówi, taki chuj, chyba żubra co najwyżej. Nie, no oczywiście, teraz żartuję. Nie? To każdy by miał coś ciekawego do powiedzenia. Oczywiście, że tak. Nie o grze, tylko o życiu. Każdy swój bagaż doświadczenia ma i myślę, że może by to też ukształtowało opinię o sobie. Ani inna.
No tak, dlatego też na przykład fajnie mi było na przykład porozmawiać z rybakiem, bo sama osobiście go aż tak nie znałem, a przez te 2,5 godziny da się wiele o człowieku dowiedzieć tego, czego po prostu nie wiedziałeś. Tym bardziej, że on nie nagrywa takich stricte filmików, jak my kiedyś nagrywaliśmy czy coś, czy nie streamował za dużo, to nie można było się o nim zbyt dużo dowiedzieć, a jak taki, tak sobie właśnie porozmawiasz z kimś na luźno, no to jesteś w stanie po prostu o wiele więcej stwierdzić o nim, nie? Kompletnie inne wyobrażenie ma się tego, co kompletnie. Tak, to się zgadza. Bezpodstawnie prawda. No ale cóż, my będziemy pomału kończyć. Mam nadzieję, że ci się, Artur, podobało. Mi się podobało, mam nadzieję. Także mamy nadzieję, że wam też się, widzowie, podobało. Mi się bardzo podobało. Pamiętajcie, łapka w górę, subskrypcja musi być zostawiona. Możecie wbić na główny kanał Margonem, bo tam najczęściej Lansa usłyszycie. No, jeżeli chcecie posłuchać, co mam do powiedzenia, to tak. Tak. Mam nadzieję, że niedługo na swoim. A może niedługo będzie otwierał kolce 1000. O kurde, no to będzie największy opening, mam nadzieję, że w całym margoneńskim, że tak powiem, świecie. No. Liczymy, idziemy po więcej, nie zatrzymujemy się. Miałem tam pewność, że to będzie największy opening. Na pewno będzie, bo naprawdę nie przypuszczam, żeby ktoś inny był, aby otworzył więcej od ciebie tego, nie? No ale taki trochę, że tak powiem, masochizm to lubię uprawiać. Tutaj dzienne, tutaj lotanie kolcy. No nic, tylko masochista. No, to, ale no widzisz, no, masz przynajmniej jakieś hobby, nie? Jedno hobby ci wymyślił Salem, a drugie hobby sam sobie wymyśliłeś i sam się po prostu maltretujesz. Na drugą nóżkę, bo na jedną to kulałem. No, na jedną kulałeś, ale dajesz teraz sobie radę. Tak, teraz na dwie kulałem. Ja pierdolę, kurwa, jestem tak chujowy tym magiem, że zaraz się za Nanielem wypierdolę. O kurde. Oj, dobra, nie wyjebałem się jednak. Jednak, kurwa, ciężary są jeszcze z tym ekwipunkiem. No ale co zrobisz? Dobra. Dzięki, widzowie, za oglądanie. Trzymajcie się. Widzimy się już w przyszły weekend na następnym podcaście. Oczywiście nie powiem wam z kim. Bo nie ma tematu. Nie będę wam mówił z kim. O, rozmyła mi się kamerka. Dlaczego to się stało? O, teraz jest git. Nie będę wam mówił z kim, bo i tak wam nie powiem. Możecie się domyślać. Także dzięki za oglądanie. Jeszcze raz trzymajcie się. I widzimy się, tak jak mówię, na następnym podcaście albo na następnym filmie. Także. Nie.